cukrzyca typu drugiego okiem X. Czyli jak z tego wyjść, bo można, kochani, przygotowałem bardzo ważne oświadczenie, które będzie kiedyś łączyć z dzisiejszą datą, z dniem 9 września 2019 roku. 9.09.2019. Setman, Andrzej Setman, ogłasza wszem i wobec i każdemu, kto chciałby zaprzeczyć osobiście, że cukrzyca typu drugiego jest to zaburzenie psychiczne identyczne z syndromem głodu. To znaczy, syndrom głodu został dokładnie opisany po eksperymencie wykonanym w Minnesocie w 1940 roku. Żołnierze zostali poddani głodówce, aby stwierdzić, w jaki sposób zachowuje się organizm ludzki i w jaki sposób ta głodówka wpływa na psychikę. A ponieważ okazało się, że żaden mózg nie może prawidłowo funkcjonować bez odpowiednich substancji odżywczych, to niedożywiony mózg ma problemy z przetwarzaniem informacji i regulacją emocji, co oznacza, że nastroje i reakcje na sytuacje stają się nieprzewidywalne u osoby niedożywionej. Niedożywienie może być spowodowane zbyt małą ilością żywności dostarczanej osobnikowi, ale również niewłaściwą jej jakością lub czymś innym, co nie pozwala komórkom mózgowym pobierać składniki potrzebne do życia. I dlatego syndrom głodu u osób przedstawia się następująco. Syndromem głodu ta osoba jest depresyjna, apatyczna, skoncentrowana na sobie, mało zainteresowana tym, co się dzieje wokoło. Jest niespokojna, humorzasta, zmęczona, zdenerwowana, łatwo się irytuje i łatwo popada w agresję. Jest roszczeniowa i sarkastyczna względem innych, również względem osób jej życzliwych. Takie osoby mają pogorszoną koncentrację, problemy z podejmowaniem decyzji, słabe poczucie humoru, słabe poczucie humoru, niską sprawność umysłową, słabe poczucie humoru, obniżoną zdolność do kontrolowania emocji i wykazują się sztywnością rozumowania, bo ten mózg nie zużywa wtedy za dużo energii, obsesyjnym myśleniem i w interakcjach społecznych zachowują się sztywno lub dwulicowo. I uwaga, teraz będzie najważniejsze. Diabetycy nie dlatego stali się cukrzykami, że mają taki charakter. Odwrotnie. To mózg diabetyka produkuje zachowania i reakcje identyczne
z objawami syndromu głodu i do skutecznego wyleczenia cukrzycy typu drugiego nie wystarczą rady diabetologa, nie wystarczy podanie najlepszych medykamentów. Potrzebne jest dużo więcej, ale to jest możliwe. Jak będziesz wiedział, co masz zrobić, aby stać się optymistyczny, radosny, mieć poczucie humoru, być wypoczęty, pełen energii, łatwo podejmować decyzje, mieć elastyczny umysł, to ci powiem, to ci przekażę w najbliższą niedzielę. Zrobię to za darmo dla 10 osób, które tego zapragną. Dla 10 cukrzyków. Do zobaczenia.